Organizatorem dzisiejszego spotkania jest RIB z Radomska oraz Stowarzyszenie Perspektywy. Celem tego naszego spotkania dzisiejszego jest rozmowa, rozpoczęcie debaty dotyczącej odbudowy Ukrainy. Udało nam się tutaj dzięki wsparciu wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciciury zaprosić wiceministra obrony narodowej oraz przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Są to agencje, które w sposób konkretny mają wiedzę, jaka sytuacja jest na Ukrainie, jakie tam będą potrzeby i z nimi chcemy konsultować nasi przedsiębiorcy, a my jesteśmy pośrednikiem oczywiście, będziemy konsultować, jakie tam problemy są do podjęcia i które rozwiązania z Radomska i z okolic mogą być wykorzystane tam przy odbudowie Ukrainy. Chcemy rozmawiać o sprawach dla nas wszystkich ważnych, dlatego zaprosiliśmy również prezesów agencji państwowych, które zajmują się obsługą biznesu w Polsce. Jest to Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH zajmuje się inwestycjami zagranicznymi polskich firm poza granicami naszego kraju, ale także w drugą stronę. Jest również z nami Agencja Rozwoju Przemysłu. Tutaj jest to agencja, która zajmuje się właśnie wspieraniem naszego przemysłu tutaj na terenie Polski, więc myślę, że ten okrągły stół będzie też okazją do zaprezentowania oferty tych dwóch agencji i tego, jak to można wykorzystać tutaj w naszym regionie radomszczańskim. Najczęściej PAIH czy ARP spotyka się w Łodzi, w Warszawie, w tych dużych miastach. My chcieliśmy to zrobić tu w Radomsku, u nas lokalnie. Przede wszystkim chodzi nam o to, że Radomsko jest na liście miast, które są marginalizowane. Uważamy, że rozmowa na temat problemów przedsiębiorców, dyskusja może pomóc w zmienieniu obrazu i sytuacji w naszym mieście. Dlatego zaprosiliśmy gości, aby móc na ten temat rozmawiać, bo być może perspektywa jest znacznie lepsza niż mogłoby nam się wydawać.